Hej, siemano, witajcie ludziska, z tej strony Rashibo. Jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Enclave. I tym razem polecimy Mage'em. Musimy pokonać strażnika, o którym w sumie nic nie wiem. Bo jakoś nam się nie naświetlał tutaj schemat za bardzo tego, kim będzie strażnik. Aha. Firlakin. Firlakin, o ile dobrze czytałem. Czyli smokiem. Bardzo ciekawe. O, kryształ. 50. I... magowie wygląda na to, że będą nas witać tutaj w tych bramach. O, niedobrze. O, a drugi się... drugi się sam zjadł. Tak, tylko... Aha, to nas mocno kopie. Aha, czyli to atakuje chyba tylko na boki. Wygląda na to, że tutaj każda z tych części będzie jakby osobną pułapką, którą trzeba przejść. Ale dobrze, jest mikstura lecząca. Co, znowu musimy zniszczyć? Tak. A w sumie nas to jakoś specjalnie nie straszy. Aha, tylko że musimy przejść też z drugiej strony. No, w takim też razie. Aha, i tutaj to strumień energii jakby. A zobaczmy w sumie, czy to tak działa. No tylko trochę mniej nas bije wtedy, ale to też. Moment, ile tego tu jest? Aha, są wiązki energii, które chyba tak trochę. Okej, udało się. Bardzo dobrze. Czy mi się wydawało, czy go ani razu nie trafiłem? No jasne, że go ani razu nie trafiłem. Ach. Strzały odbijające się bardzo dobrze zadziałały w tym momencie. Bardzo fajnie. Czyli teraz tak, zostało nam... kilku strażników pewnie do zabicia jeszcze. Rykoszetem. Leczenie. A. Zabite. Dobrze, mamy jeden potion. Znowu w zanadrzu, ale brakuje nam jeszcze dużo złota, żebyśmy mogli w pełni zebrać wszystko z tego poziomu, więc... więc tak, chyba trzeba wejść tutaj do góry. Widziałem ten portal za nami, ale... no. Smoczek. Będziemy musieli to przetestować. O, teraz... dosyć dużo bardziej sobie zaszkodziliśmy teraz. Aniżeli właśnie smokowi, czy też... O! Bardzo fajnie. Padł był. Ale jest to złoto na środku, ja bym chciał je podnieść. Znaczy złoto. Diadem. Dobrze, mamy. Dobrze, jak teraz tam się pojawił, to powinien się za chwilkę pojawić gdzieś tutaj.
Słyszę go. Ile bełtów musi dostać? Tak, na drugą stronę. Druga wieża. No. Come on, pokaż się. Z której strony? O, dostaliśmy. A, to jeszcze był czarodziej jeden. No dobrze, czyli teraz już chyba wszystkich wykończyliśmy. Teraz tylko pytanie. Czy on jest po tej, czy po tej drugiej stronie? No był po tej niestety, ale... refleksu nam zabrakło. To trochę dłużej. To trochę dłuższe borykanie się. Tu mam za to Potiona. No, come on, umrzyjże. Umrzyjże i umarł ze. To jest złote, bym chciał potem to trochę hajsu iść, bo jednak 50 sztuk złota, no to dosyć dużo. Oj. Oj, 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 niedobrze. No teraz niestety do góry też się wdrapać nie mogę. Jest tu, więc pójdźmy teraz na drugą wieżę. I z tej drugiej wieży powinniśmy dać radę go trochę oskubać, bo on na ogół przelatuje raz na jedną, raz na drugą. Jest tylko, że... Oż! Jest tylko, że właśnie z tej drugiej strony. Musimy teraz jakoś to zrobić, żeby... On wyszedł w tym miejscu, gdzie my chcemy. Czy tutaj można przejść? Może przez te drzwi? A można jeszcze, no to dobrze. A, to stąd chyba będzie prościej go. Stąd chyba będzie prościej go upolować. O, ale oczywiście pieniążki. O no, stąd będzie dużo łatwiej. Teraz środek. O, Potion. Tylko tu niestety nas ten ogień trochę mocno kara też. Chciałbym wiedzieć, ile on ma życia. Jest nad nami. Czyli uciek teraz, dobrze. Coś czuję, że podleci z tej strony. Albo nie, od przodu. No, coś mi, że ubicie go będzie rzeczywiście jakimś tutaj już wyzwaniem. Dostał ostatnią strzałę i bardzo dobrze. No, chwilę mu zajęło zorientowanie się, że umarł. Ale dobrze, w tym miejscu też podziękuję ludzie wam za uwagę. I cóż, i do następnego odcinka, chyba że będzie pokazówka. Będzie czy nie będzie, bo ta część... Nie, nie będzie, także dzięki, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!